Siemaneczko, ludzka sestranek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z kolejnego komputera. Tym razem dosyć nietypowo, ale wracajmy na początek. Ogólnie to poprzedni komputer sprzedał się za 700 zł i do tego zyskałem komputer, który pokażę wam za chwilę, więc... Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ mam dla was dzięki temu odcinek dużo szybciej. No i przy okazji mam 100% pewność, że zarobię na tamtym komputerze, więc... Coś za coś. Myślę, że wam się spodoba, więc nie będę przedłużał. Zobaczcie, co tam dla was złożyłem. Dobra, witam was. Tak jak już na początku odcinka powiedziałem, to jest komputer, który wymieniłem. Jest to Lenovo razem z Intel Core i5, Windowsem teoretycznie 7. Razem z naklejką, ale nie mogę ani pokazać, bo mi ukradniecie. Możecie pozdrowić pieska. Leo, no, zajebisty piesek. Dobrze, co to mamy? Coś tu pisze, jakieś chyba jeszcze oryginalne. Dobra, więc kładę go na ręczniku, bo jest ujebany i pokazuję wam coś w środku. Dobra, środek już jest otwarty. I cyk. Ładne kładki. I tak, siedzi tutaj i5-2320. Jest tutaj 8 GB RAM-u w dwóch kościach DDR3, 1300 MHz. CD-ROM HDD 500 GB w chyba całkiem niezłym stanie. I GT730 to jest 4 GB, ale nie, prawdopodobnie DDR3, ale nie wiem na jakiej szynie. Więc będzie trzeba to sprawdzić. Tak się prezentuje komputer. No został mi wymieniony, więc dlaczego go wymieniłem? Jeden, będę miał dla was odcinek dodatkowy. I dwa, przynajmniej jestem teraz w bezpiecznej sytuacji, że na 100% zarobię, bo nie ma opcji, że tego komputera nie sprzedam nawet za przynajmniej 50 zł. Więc jestem w bezpiecznej sytuacji. Dobra, co, zabieram się powoli do rozbierania. Dobra, no tak jak sprzedawca mówił, jest tutaj całkiem nowa pasta. Powiedział, że wymieniał ją przed wakacjami. Nie jest ona najnowszą, ale mogę powiedzieć, że była wymieniana. Ale powiem wam, że ogromny radiator jak na i5 drugiej generacji. Bardzo, ale to bardzo duży. No i co mogę powiedzieć? Komputer jest zakurzony. Widać, że nie był nigdy czyszczony i był po prostu jebnięty pod jakimś biureczkiem, ale co mnie zaciekawiło, to tu jest wentylator. I to jest wentylator, żeby chłodzić ten zasilacz. Bardzo ciekawa rzecz. Tylko zastanawiałem mnie jedno. Skąd ten wentylator ma brać powietrze, przepraszam bardzo? Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Nie wiem, z boku? No wychodziłby na to, że z boku bierze po prostu powietrze. Bardzo ciekawe, ale bardzo ciężko będzie go wyczyścić. No cóż, zabieram się za rozbieranie dalej. Dobra, udało mi się wyciągnąć kartę graficzną. Nie było to łatwe, jakoś w Polsce zapięta była. I to jest Zotac. Kurde, ładna. Nie powiem, że nie, ładna. Śledź się cały rusza. I tak, co tu pisze? Kurde, nie wiem czy zobaczycie, jest GT730 Zone Edition 4 GB 64 bity. O! DDR3. To jest ta najgorsza wersja. Nie wiem, czy się uda coś na tym pograć. Nawet nie będę trochę pasty zmieniał. Ale bardzo fajnie, bo to jest low profile, pasywne chłodzenie, więc zobaczymy. Prawdopodobnie sprzedam ją oddzielnie. No bo tu jest Integra, więc po co w sumie razem. Ale zobaczymy, jak się sprawuje w grach z tym komputerze. Podobno tutaj dzieciak mojego klienta grał na tym Fortnite'a, więc zobaczymy, czy miał rację i w jakich FPS-ach.
Kurde. Dwie różne kości, więc to było upgrade'owane. Jedna to jest od już Ramaxela, druga od Cruciala. Nie wiadomo jakie to... A, to jest 1600, a to musi być 1300, bo z tego co ja wziąłem, to tak, to jest 1300. Okej, okay, dosyć ciekawe. Co tu mogę jeszcze powiedzieć, no... Czy mi się opłaca więcej wyciągać, bo to jest HD deck, ale czy mi się go opłaca wyciągać? Ja myślę, że wystarczy to tak przedmuchać i dalej już nie ma co grzebać, bo naprawdę to już będzie ciężko. No cóż, wyniosę go na balkon, będę dmuchał. Zobaczymy, co uda mi się wyczyścić. Dobra, więc komputer jest w miarę wyczyszczony, nie wiem, czy to zobaczycie. No tak chyba średnio, i5-2-3-2-0. Jedyne, czego mi się nie udało doczyścić, to jest tutaj to, nie wiem, czy to jest po zalaniu, czy po czym, ale nikt chuja tego nie idzie doczyścić. No, przedmuchałem go, coś tam pędzelkiem wyczyściłem, tutaj kłaczków jest kilka, na balkonie to już w ogóle tego było od nasrania. No, więc chyba się zabieramy do składania. Powiem tak, nie mam pojęcia, gdzie to było podłączone. Totalnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie to by mogło być podłączone. Mam nadzieję, że bez tego komputer się uruchomi, bo nie zobaczyłem, gdzie to było podłączone, a przypadkowo wyciągnąłem, chociaż może to nie było po prostu podłączone. Nigdzie tu nie widzę nic. No cóż, zaraz to sprawdzimy. Składam resztę. No, więc teoretycznie to jest cały komputer. Czy prezentuje się lepiej? No, na pewno trochę. Nie mogę tutaj doczyścić wentylatora, pewnie jakbym użył jakiegoś alkoholu, coś to by się doczyściło. Ale ogólnie jest naprawdę spoko. Zobaczymy też teraz, jak się sprawdza w grach i w ogóle jak. Dobra, no ogólnie komputer śmiga, tu ma jakieś 3 diodki, jakieś RGB chyba. Podłączyłem swoje dyski na razie i co? Mamy GT730 4GB DDR3 na Samsungach, niestety, i to jest 3x64 bity, więc bieda w ciul. Ale jak procesor mamy i5-2320, TDP95W, 4 rdzenie, 4 wątki, 3,1 GHz. Płyta główna to jest H61 Sandy Bridge, więc na razie tutaj wejdzie nawet i 7 trzeciej generacji. Pamięć 8 GB w dual channelu, 1333 MHz. No i tak, grafika działa na PCI razy 8.2.0, ale wiem, że H61 obsługuje 3 PCI FS 3.0 razy 16, więc tutaj nie ma problemu. Pobieram sobie teraz Fortnite'a, bo coś się niestety zepsuło w plikach i zaraz przelecimy do testów. Dobra, jestem z powrotem, nie będę nagrywał OBS-em, bo nie chcę męczyć tego komputera. On naprawdę, nawet pulpitu nie da rady mi nagrywać OBS-em. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, zasilacz ma 250 W, więc można by było tu wrzucić jakiegoś 1050 Ti. Przetestujemy sobie Cinebench'a R15. Tutaj macie moje wyniki. Więc lecimy i widzimy się za chwilę. Dobra, więc wynik tego procesora to 418 punktów, czyli tak 2,5 raza gorzej niż związ poprzedniego odcinka i identycznie do Ryzena 5600. No, można powiedzieć, że nie za dobrze, ale dalej lepiej niż i piątka trzeciej generacji z dopiskiem U i to tak dwa razy. Ciekawe jak w grach. Ale zanim gry, to jeszcze sprawdzenie Cinebench'a R23. Tylko multicore, bo ja nie jestem masochistą i nie włączę single core'a.
Więc sprawdzimy, ile tutaj wyciągnie punkcików. Dobrze, więc Cinebench skończony po dobrych 10 minutach i mamy zawrotny wynik 1817 punktów. Na samym dole tabeli. No, powiem wam, że nie popisał się ten procesor, aczkolwiek dajmy mu jeszcze szansę, podobno grane na tym było Fortnite'a, więc zobaczył Fortnite'a. No i kurde... Fortnite... 1920... Epicka odległość widzenia, niskie tektury, 100% rozdzielczości i... Hej! To się da grać! I to... działa! Są jakieś przycięcia, ale... Hej! To kurde działa! No i teraz to ja siedzę jak wryty. Najbardziej graficzne miejsce... 30 fpsów na 1080p. Ja się spodziewałem, że to na 720p będzie ledwo chodzić. Ty no... Zobaczcie, to normalnie chodzi, nie ma delayu. Wow, 28 fpsów najmniej tutaj widziałem. A to jest dalej no, wartość grywalna. Bo to nie są spadki, to są płynne fpsy. Jakby tu włączyć 720p blokady do 60, znaczy 60, no najlepiej do 30. No ale kurde, poniżej 30 to nie spada. Jestem naprawdę zaskoczony wydajnością. Naprawdę dzieciak mógł nad nim grać w Fortnite'a i to bez problemu. No cóż, przechodzimy do kolejnej gierki, mi się wydaje. No i hej, nawet zająłem trzecie miejsce, robiąc 8 killi, więc... Da się grać, serio wam mówię. Dobra, więc GTA 5 na najniższych... Daję jakichś 10... 1080p. I cóż mogę wam powiedzieć, no niestety... Grafika postanawia, że... Sorry, ona tutaj nie będzie... dawała rady, nie ma opcji. Jest stałe 20 fpsów. Czy jest to grywalne? No, jak dla mnie jest tu to poniżej grywalności. Więc lecimy do 720p. 1366 na 768 to jest dla mnie granica grywalności i mamy tutaj 35 fpsów. I tak już by można było grać. Ale jest jeszcze jedna magia, która może tu pomóc. Mianowicie chodzi o tryb skalowania klatek 5x0834 i teraz mamy 44-45 fpsów. Zobaczymy, jak to będzie w mieście. Ale teraz naprawdę można grać. Jakby wiadomo, no dla oka to mega przyjemne nie jest, ale to jednak komputer za 200. 50 fpsów w mieście. Jak dla mnie robi wrażenie, patrząc na to, że tu jeszcze grafika można ulepszyć. Możesz sobie zobaczyć, że naprawdę śmiga. No, dla mnie jest naprawdę fajnie. Do taniego grania nadaje się w 100%. Nawet przywalę coś, zobaczymy, czy zatnie. A. Nawet przytnie coś, cokolwiek. Nic. Bardzo fajnie, zobaczymy jakąś jeszcze inną gierkę. Dobra, i ostatnią grę, jak ktoś by chciał na tym grać, to jest CSGO. Ustawienia najniższe 1080p i mamy tu okolice 50 fpsów, ale ze spadkami do 40. No cóż ja mogę powiedzieć, czy jest to grywalne? Na 1080p tak średnio. W sensie no jednak 40 fpsów to nie jest coś przyjemnego i nawet 60 może być problem. Więc przechodzimy na 720p. No i 1360 na 768. Ja wiem, że to nie jest 720p takie prawidłowe, ale no, ja tak mówię w przybliżeniu. Nie mam drugiej ręki, więc nie mam jak to pokazać zbytnio, ale tak, jest po 80 fpsów, najmniej widziałem 60, więc to już jest naprawdę grywalne, a z tego co wiem, to bardzo dużo ludzi gra jeszcze w innych rozdziałkach, niższych. Więc to jest jak najbardziej grywalny. No i co, myślę, że przejdziemy do podsumowania tego peceta. Dobra, no więc podsumowując tego Lenovo, co mogę o nim powiedzieć? Największym problemem tego komputera to jest nieszczęsny dysk HDD. No, myślę, że to też jest jedyna opłacalna
jedyny opłacalny upgrade, jaki można zrobić w tym komputerze. No bo nie sądzę, że ulepszenie grafiki ma sens. Tak samo ulepszenie procka nie ma sensu, bo trzeba ulepszyć grafikę. No ale SSD-ka można zawsze dołożyć, będzie trzeba odpiąć tego CD-ka, który jest sprawny, co ciekawe. Ups. No ale jeśli się od go odepnie, to tam raczej tak go nikt nie używa. Ogólnie komputer śmiga całkiem ok, jak HDD-ka jest ok. Zainstalowane są wszystkie update'y Windows 10 Pro. Więc wystawiam go za 250 zł razem z grafiką i za 200 zł bez grafiki, jeśli komuś jest niepotrzebna. Oczywiście cena jest do negocjacji, zapraszam do opisu filmu, tam będzie link do aukcji. No i co? Czekajcie na kolejne materiały.